Hej wszystkim, to Glitch i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z testowania gry MSP2 Beta. Nagrywam ten odcinek tego samego dnia, kiedy wrzuciłem pierwszy odcinek z testowania gry, ale dosłownie kilka minut temu do gry weszła aktualizacja, która wprowadziła parę nowych rzeczy. Ale zanim jeszcze zacznę mówić o tych rzeczach, to wiem, że popełniłem pewien... Mianowicie, pominąłem pewną rzecz. Ale okazało się, że nie tylko ja. Ponieważ przy tworzeniu postaci, może wybiorę postać męską dla różnicy, możemy przesunąć ten pasek i tutaj mamy więcej rzeczy. Domyślam się, że nie tylko ja to musiałem pominąć, ponieważ MSP dodało notkę do aktualizacji, żebyśmy to sprawdzili, więc po prostu wszyscy jesteśmy idiotami. A tak szczerze, to po prostu ta gra ma bardzo słaby interfejs i na pewno to musi się zmienić, ponieważ no nie domyśliłbym się tego, że tu trzeba coś przesunąć. Nie. Więc jak dla mnie powinni tutaj wprowadzić jakiś tutorial czy coś, jakieś strzałki, cokolwiek. No ale tak, mamy tutaj oczy takie, takie, takie. Nos. Zauważyłem też, że oczy można powiększać i rozszerzać, chociaż to wygląda dziwnie, ale okej. I ogólnie chciałbym utworzyć nową postać. I myślę, że będzie to postać męska. Więc wybiorę kolor oczu, może wezmę czarny. Szary. Miałem pytanie o to, czemu nie zaloguję się na swoje konto główne. Ano dlatego, że... Nie ma polskiego serwera. Więc musiałem stworzyć konto na serwerze kanadyjskim, ponieważ tylko ten serwer jest dostępny do testowania. Okej, utworzyłem konto i w końcu w grze jest trochę więcej osób. Ponieważ jest ta cała aktualizacja i każdy sprawdza, co się dzieje. Zobaczymy dokładnie, co jest w sklepie. Ogólnie, jak już mówiłem, nie przyglądają się kontu męskiemu, więc to będzie ogólnie dla mnie wszystko nowe. Ale ta kurtka jest świetna, ale oczywiście nie mam VIP-a. I miałem dużo pytań właśnie o VIP-y, ponieważ był komentarz, że każdy, kto tę grę nagrał, nie kliknął w ogóle w VIP-y. A więc, klikam teraz w VIP-y i niestety VIP-a nie możemy kupić. Owszem, są osoby, które mają VIP-a, ale mają one konto na zwykłym MSP, na serwerze kanadyjskim, i tam mają kupionego VIP-a, więc automatycznie ten VIP jest także w tej grze. Ogólnie zauważyłem, że te męskie konta w tej nowszej wersji MSP są po prostu prześliczne. Serio, aż mi się chce grać na męskim koncie. Ale mimo wszystko jednak przeniesiemy się teraz na konto damskie. No i jesteśmy na koncie damskim. Z okazji tego, że zbliżają się święta, moderacja dała każdemu z testerów 5000 star coinsów. Ja swoje już troszkę wydałem, ponieważ kupiłem nowe ubrania. I śmieszne było to, że dostaliśmy te pieniądze chwilę przed aktualizacją, więc... dziwnie. Więc tak aktualnie wyglądam, wciąż brzydko, ale stabilnie. W końcu mam nowych przyjaciół. Chcę je napisać, że jestem z Polski i dać serduszko, ale żadna emotka nie chce działać. No cóż, obędę się bez tej emotki. Aha, i nic mi nie odpisali. Przejdę teraz do sklepu i pokażę wam, co się zmieniło i co dodali. Powiedziałem, że pójdziemy do sklepu, a kliknąłem przebieralnię. Dodali ubrania świąteczne. Mamy jakieś swetro topowe coś. Dodali też nowe spodnie. Oczywiście włosy, ale niestety wciąż nie ma opcji zmiany skóry ani twarzy po stworzeniu konta, więc nie wiem, jak z tym będzie, ale przynajmniej coś dodali. Chcę wiedzieć, kto to założy. Więc z tej małej aktualizacji to chyba będzie tyle, ponieważ dodali tylko nowe ubrania, zrobili taki mały event, dając nam pieniądze. Chociaż nie mogę tego nazwać eventem, ale okej. Okay. Ale przynajmniej dzięki temu gra użyła i mamy tutaj dużo osób. Ale wciąż nic się nie odzywają. Czyli w sumie jak na zwykłym MSP. Więc tak, to będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Ogólnie mam wrażenie, że tu są głównie sami Francuzi, ponieważ co chwilę jest coś po francusku. Więc tak. O mój Boże, to mamy Polaka! Nowe przyjaźnie. No ale okej, ja ten odcinek kończę, więc dziękuję za obejrzenie, widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się w kolejnym odcinku na moim... Powtórzyłem się. Mniejsza. Pa, pa!